Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blefus, to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat snów, więc zaczynajmy, ale na samym wstępie chciałem zaprosić na naszą grupę na Discordzie, na której możecie wysłać fanarty i rozmawiać z ludźmi na różnych kanałach na różne tematy. Serdecznie zapraszam. I jeszcze chciałem przeprosić, że ten odcinek pojawia się dopiero teraz, a nie kilka dni wcześniej, co jest spowodowane tym, że mój mikrofon wyzionął ducha i musiałem czekać nowy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, a teraz przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie od Tit. Blayfox, dlaczego Bonnie w trailerze biegnie, a nie Foxy? Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam. I Scott podczas tworzenia FNAF 1 zmieniał kilka razy zdanie. I Bonniego pozbawił roli biegnięcia przez korytarz i biegnącego Bonniego w korytarzu Scott zastąpił właśnie Foxy. Kolejne pytanie od Kotka. Blayfox, czy wiesz kiedy będzie film FNAF? Z tego co mi wiadomo, film FNAFa jest cały czas w produkcji i moim zdaniem, z tego co mi wiadomo, możemy się go spodziewać w 2021 roku. Kolejne pytanie od Pandy. Blayfox, wiesz, że Shadow Freddy jest we FNAF 1? Jak Freddy będzie przy drzwiach? Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam i sam Scott we FNAF 1 nie wprowadzał Shadow animatroników. A to, że Freddy wygląda tak, a nie inaczej na innej kamerze, to wynika po prostu cienia, który pada na tego animatronika. Kolejne pytanie od Fyfy. Blayfox, skoro Purple Guy włączył ciała do animatroników, to dlaczego we FNAF VR widzimy tylko but bez ciała dziecka? Pozdrawiam. Ja też się pozdrawiam. We FNAF VR elementy ubiorów w ciałach animatroników są jedynie nawiązaniem do tego, że Purple Guy właśnie w kostiumach tych animatroników schował ciała zamordowanych dzieci. Kolejne pytanie od Furious. Blayfox, jak myślisz, czy cała fabuła FNAFa znowu pokaże swoje duże oblicze w nowej części w 2020 roku? Tak szczerze mówiąc, nie wiadomo, co będzie się dziać w nowej części FNAFa, bo możliwe, że tej nowej części może być kontynuacja fabuły, albo rozwiązywanie niezakończonych wątków, albo może w tym nowym FNAFie będzie nowa fabuła, nowe ofiary, nie wiem, możliwości jest wiele. Swoje opinie na ten temat piszcie w komentarzu. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się już w przyszłych materiałach, więc na razie trzymajcie się i cześć!